Serwus, dzień dobry, ja jestem Inki, to kolejny odcinek na moim kanale i bardzo mi miło, że wszyscy tutaj przybyliście na ten film, ponieważ dzisiaj będzie naprawdę film genialny, no po prostu palce po prostu, no zaraz zobaczycie, ale zanim zobaczycie, łapka w górę, subskrypcja, pamiętajcie o tym, żebyście po prostu zostawić, no musicie zostawić po sobie ślad, jeżeli to już jesteście, ślad musi pozostać po was, więc proszę was o łapkę, proszę was o subskrypcję i możecie w komentarzu napisać, co dobrego dzisiaj jedliście na śniadanie. Ja na przykład jadłam bułkę z pomidorem oraz z szynką, bardzo dobrą bułkę swoją drogą, ale tak, co robimy w dzisiejszym odcinku? Widzowie, stwierdziłam, że dziś świetnym pomysłem będzie zemszczenie się na hejterze, ponieważ jak wiecie, on mnie zranił potwornie, ponieważ nie udał się na randkę ze mną. Ja już mu w ogóle szłam po prostu, no nie powiem jak, na rękę, a on stwierdził, że nie, więc mówi się trudno, żyje się dalej. I ja stwierdziłam, że po prostu pójdę do mojego wspaniałego przyjaciela Dave'a i razem z Dave'em będziemy udawać, że jesteśmy razem i to będzie po prostu troll na nim. Ja myślę, że to jest świetny prank, więc zapokuję tutaj do Dawida, mam nadzieję, że on mi otworzy. Aha, fajnie, widzę, że on. Czy on znowu gdzieś. Nie, on tym razem nie jest na basenie. O! Halo! Halo! Czemu mi pukasz? No pukam ci, no bo kurde, chcę do ci przychodzę do ciebie i tu pukam, bo chcę wejść tutaj. Słuchaj, możesz tu wchodzić bez pukania. Serio mogę? Ja nie słyszę na dole. Tu jest, wiesz, do tej chaty każdy wbije jak do obory, tu po prostu wiesz, no. Jak do Kauflandu. Po prostu ja się do tego przyzwyczaiłem. Dobra, rozumiem, tak, rozumiem. Tak. Okej, okay, dobrze, no to będę wiedział. Coś ten desem. Dobrze, co cię sprowadza do mnie, niewiasto? To jest niesamowity plan. Zrodził się w mojej głowie idea niesamowita. Widzę, że u ciebie jest też ciężko, tak się domyślam przynajmniej, jeżeli chodzi o hejtera. Jest ciężko? No jest ciężko, tak? Jest no zobacz, ciężko. Co z chatą zrobił, widziałeś to? Widziałam to przed chwilą i ja widzę, że czekaj, co to kurde jest? To jest straszne trochę i ogólnie postanowiłam, no jak w sensie, ja nie wiem, czy nie są zgodzić, ale mam nadzieję, że tak, ale co ty na to, żebyśmy poszli do Mr. Hatera i poudawali, że jesteśmy razem? No. I on się wtedy wkurzy, rozumiesz? No dobra, no, no, dobra, no? Możemy to zrobić. Dobra, dobra, jestem ciekaw, jak on zareaguje. Ja też ale co, ciekawa, ale czekaj, razem, ale że od teraz jakoś? No nie wiem właśnie, dobra, kurde, no że od teraz, że wczoraj byliśmy, no, nie wiem, jak się tak wyszło, nie, no coś tam wymyślimy, nie? Dobra, 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 dobra. Podoba mi się ten plan. Mi się też podoba, dobra. Prowadź. Prowadzę, ała, prowadzę. Przez mi przykro, bo hejter mnie wczoraj wystawił, w ogóle nie wiem, czy wiesz, nie, ale... nie przyszedł na to. Nie, nie przyszedł na randkę. Ja. Szerobana, kozak. Naprawdę. No mega kozak, zostałby sobie na 13-latka ty... w ogóle. Mega świetnie. Co ty za w ogóle myślałaś, nie? No nie wiem, no myślałam, że robię po prostu coś dobrego, jakiś dobry, prawda, kurde, tutaj wiesz, nie? Dobry krok w stronę ludzkości, a on tutaj takie rzeczy, w ogóle nie wiem. A ty zostałeś kiedyś, ej, zostałeś kiedyś wystawiony? Że na randkę? No. Nie, nie, ja chyba nie. Też nie przypominam nie, sobie. Bogu. Ej, on tam o! Jest. O! Siema! Ja jestem może w piekarni. Czemu? Bo znalazłem niezłą babeczkę. No, no. Słuchaj, te twoje komentarze do mojego bąbelka ci nic nie dadzą. Co? 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 Ja... No co? Przesłyszałeś się? Jesteśmy razem. Wyjaj... Nie. Co? Jesteśmy razem. Od wczoraj. Taki młot? Prawda. Stwierdziliśmy sobie, popatrzyliśmy na siebie i Emilia na mnie spojrzała i powiedziała, kocham cię. Ja powiedziałem, ja ciebie też. No i tak zostało do teraz. Ale z jaką mordą go wziąłaś? Jak ty? No z jaką mordą, co ci chodzi? Ale słuchaj, Minecraft to nie wszystko, koleś, ty. Właśnie. Co to ma być z ghostnikiem? Minecraft to nie wszystko, kolego. A ja w prawdziwym życiu prezentuję się okazjonalnie. Rozumiesz to? Prawda, ale jak prawda. Ty się okazjonalnie, jak... Przecież na twój widok to się garbaty prostuje, nikt by cię nie chciał. Nie a na twój widok, dobra, ja bym powiedział co na twój widok, ale boję się, że to by nie przeszło na odcinku. Słuchaj, zjeżdżaj stąd, bo idziemy się przejść teraz z bąbelkiem i mnie tutaj nie denerwuj. Ale co ty, nie, nie mów tak, nie mów tak. Chodź, chodź, nie mów tak, nie pozwalam, Misiu. Idziesz się przejść z żabeczką, lamusie. A ty co? Co? No co mnie bijesz ty? Co ty bijesz w tego w ogóle? Co to ma znaczyć? Ale co ty ma, co do was do gadki ty nie pozwalasz ty? A co ty jesteś? Nie pozwalam wam. Ona jest twoją własnością, że co, czy co? No, ej, tak naprawdę twój czas się skończył, hejter, przykro mi. Się wydaje. Wczoraj, nie słuchaj, hejter, wczoraj nie przyszedłeś na randkę, wystawiłeś mnie po prostu. Co? No. No, wystawiłeś mnie na randkę podobno wczoraj. Wiesz o tym, że mnie wystawiłeś wczoraj. No bo, słuchaj, bo ja miałem sprawdzian z matmy, no i... Ja się wtedy zjawiłem, zjawiłem się wtedy i przejąłem tutaj ten randeczkę i się udało, rozumiesz to? Nie wykorzystałem swojej okazji. Nie. Trzeba umieć grać w karty. To jest wszystko jasne. Posłuchaj mnie. Co? Miałem sprawdzian z matmy. No i ta tempa Berta wpisała mi kapę.
Ale nie kto mogę się, pytał? Bo mama mnie ale kto komputer. Pytał, Kolo, w ogóle? Kolo, kto pytał? No. Jak jesteś dzieckiem, to się nie pytał. To jest wymówka, to jest tylko wymówka, słuchaj. I no właśnie. Przykro mi. Ale... mi jest, było mi przykro wczoraj, już mi nie jest przykro. No odwaliłeś lipę. Na całe szczęście zjawił się on na w zbroi, no. Białym koniu, wiesz o co chodzi. Ale no. Rozumiesz? Nie ratował ten mikrofalówka taleć. No słuchaj, Dave kręci mnie bardziej, rozumiesz, jak pralka. Ha? Jakim cudem, Rozumiesz to? Jakim Lamusie? Cudem ten przebrzy... jak? No tak, co teraz? Słuchaj, zakręcę tym śmigłem i zjeżdżaj stąd. Wypad stąd. Wypad, tam helikopter. Dobra, idź. Tak, nie uszy tam. No, a my sobie jedziemy. Chodź, bejba. Idziemy, no. Czekaj, gdzie możemy pójść? Nie wiem. Mówią, że na pierwszą, że na drugą randkę spoko na basen. Dawaj sobie, popluskamy się. Aha. Gdzie jest? O, co jest? Na basen. Te, wego napraw, ty, jak hejter. Jak na basen? Na basen sobie przyszliśmy, na co? Dobrze, że umiem pływać, Lamusie. A ty umiesz pływać? Hejter nie umie pływać. Proszę, zostaw mnie. Ej, kto uderzył golema? Nie, no hejter. Jakiś zły hejter. Nie, nienawidzę cię, Guslik. Jesteś najgorszą osobą na palie nowej. Ale przestań wyzywać w ogóle. Możesz przestać wyzywać mojego dzióbka? O, no właśnie. Spalaj jakiego stąd, dzióbka? My sobie teraz idziemy hejter, z Myszką na randeczkę, a ty se możesz tam iść wypchać se. Ty możesz się uczyć do matmy, Lamusie. To jedyne, co się zostało. Ej, ale przestań gubić, Boże, co? W ogóle ej. Wara. Ja się mogę topić. Ja mam pływać. Czemu? Ja trochę pływać, ty. Ale dlaczego ty chcesz... To? Dobra. Zobacz, jaki mi zasadny. Nie mamy czasu teraz, bo dorośli tutaj rozmawiają, przykro mi. Nie. Co on ma lepszego niż ja? Powiedz. Słuchaj, wszystko. Na przykład to, patrz. Widzisz to, Emilia, to złoto? Widzę, no. Kurde. Przy tobie to jest nic. Serio? Ale ja normalnie mega to... Mega cute. No, ja jestem normalnie niższy, tylko teraz stoję na portfelu. Mam BMW. Wiesz? Nie, wiesz co, BMW to jest, będę miał wydatki i będę miał wypadek. Nie, BMW jest u mnie skreślone. Nie, ja dobry kierowca. Nie. Ja dobry kierowca. Słuchaj, ja mi się kojarzy za bardzo, wiesz co, miałam ex, który miał BMW, jakoś tak. Wygrałeś z tym hejterem, wygrałeś. Znaczy z tym portfelem, spodobało mi się, nie? Naprawdę, dobry tekst. Nie do, że jesteś, wiesz, jak jesteś niższy, to jeszcze gorzej, nie? Dla kobiety chyba. No. Ale to nie ma znaczenia, jak masz pieniądze. Znaczy, nieważne. Nie, że masz podejście. Wiesz co, hejter, po tobie bym się nie spodziewała, naprawdę. Nie kto masz pieniędzy, ty masz najwyżej pieniądze starych. Mam pieniądze, mam. Ty masz pieniądze starych co najwyżej. Ile staremu z portmonetki wziąłeś, co? Dużo. No to idź kup korepetycję, żebyś z tej matmy zdążył drugim razem. Idziemy, Emilia, chodź. Dobra, chodź. Idziemy. Dzielę się, możemy tutaj przejść po palionowe, czekaj. Dobra, spacerek. Uwielbiam spacerki. Kawka, spacerek, dream randka, co? Co to jest? No wiadomo, kawka na wynos. Co to jest? Towarzysz mi... Nie wiem właśnie, ty. Pewnie kolejny genialny pomysł bzyka. Tak, ty, też hejter, taka pomyślałam. Wiesz, co to postawił? No hejter, no widzimy cię, no widziałem cię przecież, no. Kolego, nie ukrywaj się. Chcesz iść z nami? Chcesz iść z nami na podwójną randeczkę? Chyba potrójną. Tylko musiałbyś dziewczynę najpierw znaleźć. Halo, hejter! Co cię tak zaschło? Ej! Oszalałeś, hejter! Nie zasługuję na życie. Tak się no nie way, robi. No way, wiesz co, hejter, ej, jak mogłeś to zrobić? Jak mogłeś zabić Dave'a? Tak, no kobiet, oszalałeś chyba, jak można... Nie, wiesz co, to jest koniec tam. Młody, masz koniec, po prostu masz koniec. Nie, proszę w ogóle jak cię, mogłeś cię, go zabić, wiesz co? Wybacz mi, moje wybacz, baby małe, po prostu nie mo... Nie, jesteś skończony w moich oczach, rozumiesz? Wszystko. Jest totalnie skończony w moich oczach. Hejter, chodź tutaj. Musisz ponieść konsekwencje. Koniec. Ej, piękni widzowie, ej, jak on mógł to zrobić? Jak on mógł zabić Dave'a? Gdzie on jest w ogóle? Czy ty gdzieś jest Dave? Halo, Damir! O, jestem. Ej, mam twoje lampiony. Spokojnie, nie robi to na mnie wrażenia, po prostu nie byłem przygotowany, tak? Szczerze, ja też nie byłam przygotowana na to, co się wydarzy. To był tak totalnie niespodziewany momencie. Idzie chyba, teraz gdzieś się obronię. Czekaj, gdzieś ja go tutaj widziałam. No. Chodź tu na rewanż, co? Może teraz się posparujemy, co? No, może się posparujemy jak równy z równym. Nie wyskakuje się ze sprzętem do typa, co nie ma sprzętu w łapie. Lamusie. Cię nauczę zaraz zasad ulicy. Wypadź stąd, ty. No, nie będzie mi tu, kurde, rozkazywać. Cyrilla go zabiła, widziałeś to? Co to jest Cyrilla? Czemu to taka nazwa w ogóle? Co to za nazwa? Bo o, kurde, ale mocny miecz. Bo w Wiedźminie była. Aha. Okej. Okay. Hejter. Nie, w ogóle naprawdę ty sobie grabisz już o tym. No co, słucham. Ja wyjaśnię. Słucham, wyjaśnię. Wypad stąd, bo idziemy świętować 24-godzinnicę. Dawaj, no. Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Nie, nie wierzę. Jeszcze raz.
No, musisz przejść jeszcze raz. O, ja nie mogę. Hejter, jesteś tragiczny. Nie udało się, hejter. Jeszcze raz musisz chyba przejść. Ej, wiesz, ale spróbuj, czekaj, wiesz co, spróbuj gdzieś tam 2000 kratek stamtąd, ty przejdziesz, to może się wtedy uda, co ty na to? O! Dobre, nie? Ja myślę, że wtedy się zrestartuje licznik. No. A lubisz wodę? Lubię. No ja jestem w 70% z wody, się składam. A w 30% z debila. O, jest taka szansa. Oddać ci? oddać, bo co, bo masz lepszy miecz i kozaczysz. No, jesteś taki dobry. No właśnie mogę kozaczyć, nie tylko miecz. Dobra, chłopak. Ja myślę, że koniec z rozmowy. Hejter, idź tam do siebie na dobranockę, no daj wchodzić. Idziemy świętować 24-godzinnicę. Idziemy świętować. 24-godzinnicę świętować. Tak, prawda. To jest ważny dzień. Jedną dla nas. Dobownicę. Dzięki. Tak. Czym się? Ale gdzie? Albo nie czym. Nigdy tyle długo z dziewczyną nie wytrzymałem. Daj mi spokój. Ale nie, ja tak samo. Jej na chatę. No. Pa. Co? Co? Ty ją na chatę zawijasz? No, a może? Nie interesuj się, hejter. Nie, może to nie. Ale hejter, nie interesuj się w ogóle. Nie pozwalam ci je zawinąć na lata, rozumiesz? Ale ty, w ogóle koleś, masz 13 lat, ty niby nie będziesz rozkazywać, ja mam 21. Hejter, przykro mi, naprawdę. Jestem dwa razy starszy, do mnie pan powinieneś mówić. Panie Dave, do mnie powinieneś mówić, ty synek. Ja mam karate. Na karate i co? Jeszcze mam jiu-jitsu i parę innych ciężkich wyrazów, co? Karate, 2 miesiące chodziłem do trenera. Ała! Obronię cię, dzióbku, nie martw się. Czekaj, jeszcze jeden został. Dziękuję, Dave, jesteś taki nie mogę tego słuchać. Waleczny i męski. No wiem, uczyłem się tego w Hong Kongu. Okej, lubię to miasto. Chcesz kukat, porcjob, trzymaj, patrz, świeże. Świeże zdobyte, świeżo marynowane. Wiecie, ten upolował mi mięso, widzowie, to jest prawdziwy po prostu z szałą w sercu. Prawdziwy facet, po prostu facet, ten, zbiera tam jedzenie dla kobiety, buduje drzewa, właśnie te drzewo jakieś postawić dla siebie. Dziękuję, o, mam tabliczkę? Nie mam tabliczki, kurde, fix. A co chciałeś? Dobra, zbudujemy inne drzewo. Czekaj. Takie DIY drzewo. Wow. Tak, no, takie wiesz, czekaj. Okej. Będzie się spodziewać, no. Będzie drzewo dla ciebie. Wow. O. No i co jest bogatość? Coś pięknego, naprawdę. Nikt nie zrobił dla mnie czegoś takiego. Piękne, no. Najpiękniejsze drzewo, jakie widziałam w życiu. Sorry, że wygląda jak parasol, ale nie mam weny dzisiaj. Spoko, wybaczam ci. Jest dobrze. No, jak wyglądam? Jest, no, pasuje mi? Z takim widokiem chcę się dziennie rano budzić, no. To no jest po prostu pięknie. Coś, co muszę oglądać. No i pięknie. Cudo. Najmilszy prezent na świecie. Dobra, widzowie, ja myślę, że hejter wystarczająco usprankowany i chyba się trochę wkurzy, ale to może i dobrze, może mu to widzowie naprawi trochę coś w głowie, bo on trochę dziwny jest i ja myślę, że on potrzebował takiego po prostu czegoś, więc no. Czujcie się, widzowie, czuwajcie.